Dzień dobry. Dziś moim Państwa gościem jest pan Przemysław Major, wiceburmistrz Cieszyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy dzisiaj o funduszach norweskich, 15 milionów złotych Urząd Miejski dostanie na szereg różnych inwestycji. Natomiast w ostatnim czasie gro mieszkańców Cieszyna, z którymi też przecież Państwo będziecie współpracować, zwraca uwagę na problem dworca cieszyńskiego, w którym bardzo dużo w ostatnim czasie jest interwencji Straży Miejskiej dotyczącej osób bezdomnych, które sprawiają tam, często tam Straż Miejska musi interweniować. Czy jest w ogóle jakiś pomysł, żeby dokonać jakichś zmian, żeby uniknąć tych problemów? Od paru miesięcy rzeczywiście ten problem występuje, szczególnie w okresie miesięcy zimowych. Jakie działania dotychczas podjęliśmy? Służby Straży Miejskiej i Policji zostały poproszone o jak najczęstsze patrole i wizyty na terenie dworca. Następnie został w miesiącu lutym zmieniony regulamin użytkowy na terenie dworca, którego nowe zapisy, które zostały wprowadzone, mają pozwolić na skuteczne interwencje ze strony służb porządkowych. Nie zamierzamy ograniczać dostępności do dworca, czyli nie chcemy zamykać dworca i tak dalej. Chcemy po prostu w sposób taki normalny podjąć działania związane z zagospodarowaniem czasu osób bezdomnych, które na terenie dworca działają. Dlatego też między innymi również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi tutaj różne działania interwencyjne związane z pomocą społeczną, z pomocą dla osób bezdomnych, żeby te osoby albo lokować, bo jest taka możliwość, w schronisku i w noclegowni na ulicy Błogockiej. Prowadzone są także rozmowy z różnego rodzaju punktami, które wydają żywność, ponieważ to jest powiązane, że osoby bezdomne odbierają żywność, darmową, posiłki i przemieszczają się na dworzec, żeby tam tą żywność spożywać. Tutaj są przede wszystkim interwencje z Straży Miejskiej, Policji, działania socjalne, społeczne ze strony pracowników, a w ostatnim tygodniu podjęliśmy także rozmowy z Służbą Ochrony Kolei, aby kierowała także na dworzec Cieszyn patrole i takie zapewnienie ze strony SOK-u zostało na początku tego tygodnia pani burmistrz przekazane, więc ilość służb porządkowych, które będzie w tym rejonie, zostanie zwiększona. Natomiast ze względu na to, że dworzec został wybudowany ze środków europejskich, więc tak naprawdę my nie możemy ograniczać dostępności dla tego dworca, więc pozostają nam tylko tutaj działania interwencyjne i działania MOPS-u w zakresie pracy socjalnej. A nie ma tam możliwości zamontowania na przykład monitoringu? Czy działa tam monitoring? Częściowo dworzec jest objęty monitoringiem. Przypomnę, że także do godziny 9 i od godziny 17 są funkcjonariusze Straży Miejskiej. Natomiast sam monitoring nie rozwiąże problemu, bo tutaj musi być kompleksowy zakres działań, które podejmują różne instytucje. To jest trudny problem, bo nie chcemy po prostu też doprowadzać do tego, żeby jednak siłą kogoś wyrzucać z dworca, no bo jednak mamy zobowiązania ze względu na dofinansowanie, żeby obiekt ma być ogólnodostępny. Tak samo nie chcemy ograniczać miejsc siedzących, bo takie sygnały i wnioski od mieszkańców się pojawiały, ale jednak z dworca nie korzystają tylko bezdomni, ale także podróżni. Przede wszystkim muszą tutaj być rzeczywiście skuteczne działania służb porządkowych i służb pomocy społecznej. Chciałem też zapytać o Stadion Miejski, bo tam już został wybrany oczywiście inwestor, który przeprowadzi remont. Kiedy ruszą prace? No bo już choćby drużyna piłkarska Piasta Cieszyn ma zaplanowane mecze na boisku pod Wałką. Został 23 marca przekazany wykonawcy plac budowy. Obecnie prowadzone są prace związane z wygrodzeniem tego terenu, z pomiarami geodezyjnymi, ale także przygotowywaniem miejsc do składania różnego rodzaju materiałów budowlanych.
Zakładam, że pierwsze jakieś takie prace konkretne, no to mogą ruszyć w miesiącu czerwcu. Teraz jest ten etap przygotowania całego placu budowy. Co najważniejsze, wykonawca ma 16 miesięcy zgodnie z umową na realizację tych prac od dnia podpisania umowy, czyli od 18 marca 16 miesięcy. Tak, a jak wygląda sytuacja z autobusami elektrycznymi, bo w kwietniu miały już wyjeżdżać na ulicę? Do końca kwietnia zgodnie z umową ma być dostawa tych autobusów, natomiast mamy informację od wykonawcy, że jeden autobus dotrze w tym terminie, drugi ze względu na sytuację strajkową, która była u wykonawcy, termin dostarczenia będzie przedłużony. Trwają także prace związane z oddaniem do użytku stacji ładowania i ta stacja będzie odebrana, czy ma funkcjonować do końca kwietnia. Chciałem też zapytać taką bardzo ogólną rzecz, bo mówimy tutaj o inwestycjach, które w dużej mierze są finansowane ze źródeł wewnętrznych. Jak w ogóle wy jako samorząd się odnajdujecie w takiej rzeczywistości, w której tak de facto niewiele od was zależy? To znaczy o wszystkie środki musicie aplikować, prosić, wysyłać wnioski. To jest duże wyzwanie, jeśli chodzi o sytuację finansową samorządów. O tym też rozmawiamy z innymi samorządami, na przykład podczas ostatniego samorządowego forum finansowego, które odbywało się w Sopocie. Co najważniejsze dla samorządów? Żeby była stabilizacja dochodów własnych, czyli między innymi podatku PIT. Tutaj niestety decyzje mogą iść w tym kierunku, że ten udział w podatku PIT będzie ograniczony ze względu na to, że planowane jest zmniejszenie podatku PIT z 17 do 12%, co w oczywisty sposób wpłynie na budżety samorządowe. Apelujemy do strony rządowej, że jakiekolwiek działania podatkowe powinny równolegle uwzględniać rekompensaty dla miast. My nie możemy być uzależnieni jako samorządy od dotacji rządowych, dotacji celowych. Samorządy mają mieć stabilną sytuację finansową pod kątem dochodów własnych i to są główne postulaty i oczekiwania strony samorządowej. Oczywiście korzystamy ze źródeł zewnętrznych, chociażby funduszy norweskich, różnych dotacji unijnych, także dotacji rządowych. Jedyne, czego oczekujemy, żeby w tych środkach zewnętrznych były jasne zasady i kryteria pozyskiwania dofinansowania, żeby to nie były decyzje polityczne, jak to miało miejsce na przykład w ramach rozdysponowania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Przemysław Major, wiceburmistrz Cieszyna. Dziękuję bardzo.